Cześć Boże, nazywam się ojciec Piotr Koman, jestem misjonarzem oblatem Marii Niepokalanej. Od 6 lat pracuję na Madagaskarze, w tej chwili w bardzo pięknej misji Mahanuru, w diecezji Tamataw, na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Na tej misji pracujemy w pięciu, dwóch Polaków i trzech Malgaszy. Nasz sektor jest bardzo duży, mamy w nim 120 kościołów rozsianych w buszu, do których musimy docierać pieszo, dlatego że nie ma dróg. Ludzie żyją w bardzo skromnych warunkach. Gdzieś tam w jakichś wioskach nad rzeką, bez prądu, bez wody pitnej, wodę czerpią z rzeki. Życie jest bardzo trudne. Dlatego bardzo się cieszę, że powstała bardzo fajna inicjatywa Kura na Madagaskar. Jeżeli chcesz pomóc, no to się nie wahaj, kup kurę, kurnik albo cały samolot i wyślij na Madagaskar, żeby pomóc ludziom, którzy tej pomocy tam naprawdę potrzebują.